kwestię edukacji, by wyrazić słowa wdzięczności w imieniu mieszkańców naszego miasta, w imieniu samorządu na rzecz Państwa jako przedstawicieli nauczycielskiego stanu w naszym mieście. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym odznaczeniom, nagrodami. Bardzo się cieszę, że to grono nagrodzonych z roku na rok powiększa się, bo w taki oto skromny sposób chociaż możemy skierować na ręce najlepszych, ale także za Państwa powinni się na rzecz wszystkich nauczycieli takim skłonem dla naszej wdzięczności. Jest dla nas rzeczą ważną, by podnosić jakość miejskiej edukacji. Staramy się tworzyć różnego rodzaju motywacje, narzędzia, instrumenty wsparcia, ale tak naprawdę mamy wszyscy głębokie przekonanie, że bez twórczej, pełnej poświęcenia pracy nauczycieli, dyrektorów szkół, te wysiłki nie byłyby możliwe. Dzisiaj patrzymy z perspektywy regionu, kraju na wyniki, które udało się dzięki Państwa pracy osiągnąć. Możemy z dumą powiedzieć, że Gdynia edukacją stoi bez wątpienia to, co się w ciągu tych ostatnich 20 lat wydarzyło w mieście. W wymiarze edukacyjnym to wielki cywilizacyjny skok. To Państwo otwieracie młodemu pokoleniu Gdynian drogę do osiągania karier, sukcesów. Dajecie Państwo narzędzia spełnienia marzeń. Czy może być coś piękniejszego niż otwieranie młodym ludziom drogi do spełnienia marzeń? Nie trudno sobie wyobrazić. Z tej perspektywy wszyscy trochę Państwu zazdrościmy. Chciałbym być nauczycielem. Drodzy Państwo, ta szkoła to zawsze miejsce magiczne. Miejsce, które każdego ucznia uczy pokory, uczy więzi przywiązania do swoich nauczycieli, uczy szacunku, gdy za każdym razem przekraczam bramy tego budynku, to przypominam sobie, jak przez 8 lat, ponad 30 lat temu uczęszczałem do tej szkoły. Tutaj spotykałem fantastycznych nauczycieli, także przeżywałem swoje fantastyczne spotkania z edukacją. Ale gdy dzisiaj spotykam niezwykłych ludzi, którzy realizują różne ważne funkcje, rzecz podobna choćby pana profesora Grzegorza Węgrzyna, obecnego prorektora Uniwersytetu Gdańskiego, to odnajduje swoich kolegów ze szkoły, z kolegów z jednej ławy szkolnej nawet. To jakby pokazuje, że te ścieżki, drogi prowadzą w bardzo ważnych miejsc, a to wszystko jest możliwe dzięki temu, co myśmy uzyskali w tejże szkole. Chciałbym, drodzy Państwo, w symboliczny sposób w imieniu, jestem przekonany, nas wszystkich, którzy cieszą się tym, że gdańska edukacja tak fantastycznie się rozwija, wszystkich, którzy przez pokolenia, te pokolenia w naszym mieście, w gdańskich szkołach zdobywali swoją wiedzę, w sposób symboliczny się oddaje dzisiaj hołd pani profesor Marii Wójtewicz. Nestorce gdańskiej. Pani profesor jest osobą, która związana jest z miejską edukacją od zawsze. Jest osobą, która zaangażowała się w pracę nauczyciela przed wojną. Jest osobą, która była zaangażowana w działalność tajnych kompletów. Przyszła wtedy, kiedy jako studentka, jak pani profesor podpowiada, ale była pani profesor tym, który miał odwagę w czasach trudnych, najtrudniejszych, pamiętać, że edukacja, że wojna się kiedyś skończy, a to, co pozostanie, to szansa dla pokolenia, które z pozoru tej szansy było pozbawione, by mogło startować po wojnie swoje dorosłe życie. Po wojnie związana z drugim liceum, otoczającym, przyznam prywatnie, pani profesor była także nauczycielem mojego taty. Ale także, bardzo serdecznie dziękuję za życzenie, była także nauczycielem pani wiceprzewodniczącej Rady Miasta Jasi Zielińskiej. Jasiu, zapraszam tutaj do siebie.
Drodzy Państwo, chciałbym Panie Profesor w imieniu wszystkich mieszkańców Gdyni wręczyć medal, taki medal szczególny, medal, którym wręczamy tym, jak głosi inskrypcja na tym medalu, którzy mają odwagę realizować swoje marzenia. Panie Profesor, uczyć, przekazywać wiedzę, świat wartości, to piękne marzenie. Dzięki temu marzeniu, które Pani Profesor realizowała w naszym mieście, pokolenia Gdynia realizowały własne marzenia. Pani Profesor, proszę przyjąć najwyższe wyrazy szacunku, wdzięczności. Proszę przyjąć ten medal jako wraz hołdu wszystkich nas za to wszystko, co Pani przez lata zrobiła dla Gdyni. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Niespodziewany hołdem. Nie ma służony. Ja spełniałam swoje rzeczywiście marzenia całe życie. Kochałam swój zawód. Do dzisiaj mam serdeczne więzy łączące mnie i z tymi, którzy byli chłopcami, bo dziewczynkami w wieku 12-13 lat gimnazjum. Ale teraz są emerytowanymi profesorami. Dzwonił wczoraj do mnie właśnie tak jeden z nich, inni piszą. Powojenni także ze mną spotykają się czy rozmawiają. To daje mi moim już bardzo podeszłym